Słuchajcie, taką pogodę to ja rozumiem. Po raz pierwszy dzisiaj występuję bez kurtki w tym sezonie, a mamy ciągle marzec. Co jest niesamowite, przez ostatnie dwa miesiące pracowałem bardzo mocno z grupą początkujących w teamie 250 gramów szczęścia. I tam mamy ekipę około 130 osób w tej chwili i przyglądałem się bacznie, jakie postępy robią ludzie. Ale to, że robią postępy, to jest super. Natomiast to, co jest też charakterystyczne, że 99% publikacji na grupie to są jednak zdjęcia, nie filmy. I dzisiaj, słuchajcie, w związku z tym zrobimy sobie sesję zdjęciową. Właściwie to będą dwie króciutkie sesje. Z każdej chciałbym wyciągnąć mniej więcej 5 fotografii, czyli ambitne plany. Zrobimy dwa drony, dwa bardzo fajne, modne i małe drony 250 gramów. I w czasie tej sesji chciałem się podzielić też tymi swoimi metodami, bo skoro 99% osób wykonuje zdjęcia, to może warto byłoby zrobić behind the scenes sesji zdjęciowej. Do dzieła! To, co spróbuję mu zrobić teraz, to kalibrację gimbala, dlatego że nie jestem zadowolony do końca z jego pracy. Spróbujmy autokalibrację gimbala. Home point has been refreshed. Startujemy. Miejscówka, którą tutaj wybrałem, jest bardzo fajna. Sprawdzę tylko, jak się ustawił dron. Troszeczkę odlecimy. Chciałem skomponować skałki razem z tą linią brzus. To jest mega fajna sprawa. I zrobić to tak, żeby ładnie skadrować, żebyśmy mieli pierwszy plan i drugi, a jednocześnie, żebyśmy nie wlecieli też w te świerki, które tutaj są blisko nas. Tylko bym jeszcze trochę skorygował, żeby brzozy były na pierwszym planie. I tu by się przydała inna ogniskowa. Niestety wiadomo, że nie mamy innej ogniskowej. Trochę wyżej, trochę bliżej je brzozy. Tak jak teraz jest gitarka. Balans bieli, co ciekawe, zobaczcie, zmieniłem teraz na słońce w hotelu. Wygląda to przedziwnie. Cloudy jeszcze gorzej. Jest dramat ogólnie. Automatyczny. Pytanie brzmi, czy ja tutaj mogę ustawić balans bieli w takim zakresie? Mogę. No to powiedzmy, że chciałbym 5600 Kelvin. Tak jak teraz ustawiłem. Manualnie jedziemy ze zdjęciami. Ustawienia zdjęć. To jest największa w tej chwili rozdzielczość, jaką mam do dyspozycji. Proszę. Przejdźmy do ustawień kamery. Tutaj mam tylko i wyłącznie JPEGi niestety. Dlatego zmienimy sobie teraz na 12 megapikseli i ustawienia kamery RAW plus JPG. Drugie takie zdjęcie. Tak jest. Ok, teraz troszeczkę odlecę. Nie mam tu żadnych przeszkód, wszystko gra. Teraz chciałbym zrobić taki establishing shot, troszeczkę w bok. Zwykle staram się, żeby na moich zdjęciach były obiekty, które są duże, ale dzisiaj zrobimy sobie trochę w innym stylu też, jako że mam do dyspozycji 5 zdjęć. Poproszę jeszcze ustawienie siatki, tak jak teraz. Ok, ale przejdźmy na ustawienia Pro i tutaj nie ma nic więcej. Ok, wracamy do ustawień zwykłych, foto i teraz chciałbym ustawić AEB 5 też. Dobra, to co sobie zrobimy w takim razie, to będzie 5 fotografii, mniej więcej w takim stylu. Ok. I ostatnie zdjęcie podlecimy troszkę wyżej,
na wysokości około 25 metrów. Zrobimy sobie zdjęcie lechwora, tylko chciałbym najpierw skierować się przy tym świerku, być troszkę wyżej, tak żeby o niego nie zahaczyć. I teraz tu. Teraz się podniesiemy. Na drugim planie chciałbym mieć mocno trójwymiarowe to zdjęcie. Z drugim i trzecim właściwie nawet planem. Tak jak teraz. Trochę w prawo i trochę do tyłu. Ze słońcem, żebyśmy otworzyli się. Tak jak teraz, świetnie. Troszkę wyżej. Tak jak teraz. Dobra. W porządku. I teraz nieco bliżej, żeby odróżnić te dwie. I tu przejdziemy sobie do zdjęć pro. Wide balance miałem ustawiony na dokładną wartość. 5600 jest, czyli zapamiętał. Dużej rozdzielczości. Pojedyncza fotografia. Teraz się skieruję odpowiednio gimbalem. Tak jak teraz. Super. Go. Ostatnie zdjęcie, jakie bym chciał zrobić, to byłby top down. Taki do czoła skał. Wysokość 120 metrów. Reach the maximum altitude. Dobra. Taki pojedynczy masyw, a jednocześnie on nadaje bardzo duży charakter. Może być tak jak teraz. Świetnie. Dobra, będziemy wracali. Ja tu nie widziałem w ogóle efektu Jello. Może dlatego, że jest cieplej. Słuchajcie, tego wcześniej nie było. Tu słychać, jak wentylator pracuje mocno. Słuchajcie, według mnie wszystko gra z tym małym motelkiem. Naprawdę on się dobrze spisuje. Zrobiłem mu kalibrację gimbala i od razu zaskoczył. O czym nie pomyślałem wcześniej, na poprzedniej sesji, którą robiliśmy taką dłuższą właśnie. Natomiast tutaj wygląda to ok. Są zdjęcia w 48 megapikselach, co prawda nie RAW, tylko JPG, ale sporo można z niego wyciągnąć. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Teraz zmieniam drona, zmieniam system i będzie DJI Mini 2. Let's go! Przechodzimy do aplikacji DJI Fly i tutaj mamy ustawić dwie rzeczy. Między innymi jest tak, ustawienia są już fotograficzne. Kompensacja minus 0,3 jest w porządku. Balans bieli 5600, tak jak było tam. Linie mamy też. Karta pamięci, tutaj wszystko gra. Jedziemy w takim razie. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Świetnie. Pierwsze zdjęcie, jakie mieliśmy wykonać, to było mniej więcej to były te zdjęcia poprzez brzozy. To jest dobra pozycja już tu. Jedziemy. A, B. Takie jak to. Teraz troszkę dalej. Tak jak teraz. Świetne. Dobrze, to co miałem teraz zrobić, to przejść wyżej na mniej więcej 25 metrów. Tutaj mamy kamera FPV gimbal. To było tutaj. Ok, teraz. Teraz jest dobrze. Przechodzimy na fotograficzne ustawienia. I mniej więcej stąd mamy zrobić fotografię. Troszkę wyżej. Tak jak teraz.
bliżej. Fotografia numer 1. Dobrze. I fotografia numer 2 była mniej więcej tu. Ok. Troszkę wyżej. Ja bym przestawił nieco czułość mijaka, ale skupmy się. Tutaj mamy na 2/3 górkę i o to chodziło. Dobra? I po chwili wystartujemy na 120 metrów, żeby zrobić top-down. Jeszcze bliżej. Jestem na 120. Jak się leci z gimbalem top down, tylko bardzo mocno czochra. Ok, zdjęcie takie jak teraz. Powinno wyjść świetnie. No dobra, i na koniec będzie nagranie wideo. To wszystko. Słuchajcie, jeden i drugi dron spisały się naprawdę bardzo dobrze, latają świetnie, dobry zasięg, dobry stan akumulatora, pozwala na bardzo wiele, jest sporo ustawień, można eksperymentować, oczywiście trochę lepsza matryca jest tutaj w hotelu, ale Mini nie poddaje się i dzielny jest, jeżeli chodzi o zmagania z tym młodszym bratem. Zapraszam Was bardzo serdecznie do warsztatów tematycznych, na przykład Mini 2, ale też do całej grupy wsparcia, gdzie mamy sporo teorii, mamy spotkania, mamy konkursy i też publikujemy swoje prace. Macie szansę mocno rozwinąć swoje umiejętności i też tą pasję przekuć w coś więcej niż hobby. Zapraszam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczenia.